Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić tort papeczek. 100 grams of wheat flour. This is my fantastic cooking show. Witamy Was wszystkich serdecznie na naszym kanale My Cups and Cakes. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić tort papeczek. Pokażemy Wam, jak udekorować cały tort, jak zrobić figurkę Chase'a i jak zrobić z przodu plakietkę Paw Patrol. Do zrobienia mojego tortu potrzebuję 250 ml silnej herbaty, wkładkę owocową, krem bezowy oraz dwa biszkopty o średnicy 24 cm, które przekroiłam na pół. Linki do tutoriali, jak zrobić krem i biszkopty, znajdziecie na górze i na dole w infoboxach. A dokładne składniki znajdziecie na moim blogu, do którego link znajduje się też w infoboxie. A teraz pokażę Wam, jak zrobić wkładkę owocową z malin. Do wkładki owocowej potrzebuję 300 g malin, ja mam tutaj maliny mrożone, 200 ml soku, ja mam sok jabłkowy, 30 g cukru i 30 g skrobi ziemniaczanej. Wlewam sok do garnuszka, dosypuję cukier i skrobię ziemniaczaną i wszystko energicznie mieszam, aż skrobia ziemniaczana się całkowicie rozpuści. Następnie zagotowuję i gotuję tak długo, aż sok zgęstnieje. Na koniec dosypuję jeszcze maliny i mieszam tak długo, aż maliny z zagęstniałym sokiem się połączą. I teraz możemy zabrać się za napełnianie. Smaruję mój cakeboard niewielką ilością kremu. Dzisiaj używam trochę ładniejszego cakeboardu, ponieważ robię tort na zamówienie. I link do sklepu, gdzie kupiłam mój cakeboard, znajdziecie w infoboxie. Układam pierwszy biszkopt, polewam go obficie herbatą, nakładam krem, łyżeczką nakładam maliny i rozsmarowuję. Potem nakładam drugi biszkopt, który znowu polewam obficie herbatą, nakładam na niego krem, maliny, rozsmarowuję. Trzeci biszkopt, herbata, krem, maliny, rozsmarowuję. I ostatni biszkopt, który już tylko polewam herbatą. I generalnie mój tort już jest napełniony. Zabezpieczam go pierścieniem do tortów i wkładam na około 2 godziny do lodówki. Po 2 godzinach chłodzenia zabieram się za wygładzanie. Do wygładzania używam też kremu, a nie jak zwykle to robię ganache. Jak zwykle nakładam pierwszą warstwę kremu, która służy do związania okruszków. Chwilę schładzam tort i nakładam drugą warstwę kremu, która służy do wygładzenia powierzchni pod masę cukrową. Przy drugiej warstwie staram się, aby moja powierzchnia była jak najbardziej gładka, tak żeby na masie cukrowej nie było widać żadnych nierówności. A teraz pokażę Wam jeszcze szybko, jak zrobić figurkę z psiego patrolu Chase. Do figurki potrzebuję trochę ciemnobrązowej, jasnobrązowej, granatowej, białej, czarnej, żółtej, różowej masy cukrowej do robienia kwiatków i figurek. I dodatkowo jeszcze czarny i brązowy barwnik spożywczy w pudrze. Najpierw biorę kawałek granatowej masy cukrowej, formuję z niej owal i jedną końcówkę odcinam, tak żeby mieć równy kąt. Potem biorę kawałek brązowej masy cukrowej, kształtuję z niego kulkę i również odcinam jedną część, tak żeby mieć też równy kąt i łączę granatową i niebieską masę cukrową, wygładzając ją między rękami. To będzie ciało mojego pieska przy ustawianiu. Zwracam na to uwagę, żeby ciało stało pod lekkim kątem, a nie całkowicie prosto, tak żeby mój pies nie siedział na baczność, tylko siedział w lekko pochylonej pozycji do przodu. Teraz robię łapki. Do łapek mieszam kulkę ciemnobrązowej i kulkę jasnobrązowej masy cukrowej. Kształtuję ją między palcami, tak żeby obydwie masy się ze sobą połączyły. Robię wałek i docinam do odpowiedniej długości. W ciele kształtuję lekkie wgłębienia, tak żeby wpasować moje łapki. Zwracam też na to uwagę, żeby moje wgłębienia nie znajdowały się na środku piersi, tylko lekko po bokach, tak żeby łapy mojego pieska nie wychodziły z piersi i na dole się ze sobą złączyły. Następnie kształtuję tylne uda
Uda to są po prostu lekko spłaszczone kulki, które przyklejam za pomocą wody. Potem robię łapki, przednie i tylnie, z jasnobrązowej masy cukrowej. Robię 4 małe kulki, które przyklejam na wodę. Skalpelem robię w każdej kulce 2 wcięcia, a następnie formuję moje łapki palcami. I generalnie dolna część mojego pieska już jest gotowa. Miejsce, w którym przykleiłam moje łapy, masuję rękawkami wykonanymi z granatowej masy. Małą kuleczkę zwijam w cieniutki wałeczek i przyklejam z jednej i z drugiej strony za pomocą wody. Teraz zabieram się za głowę. Z brązowej masy cukrowej formuję kulkę, którą lekko kształtuję, także robię lekkie wgłębienie na oczy i lekkie automatycznie wysunięcie na mordkę. Z jasnobrązowej masy cukrowej formuję księżyc, który przyklejam i wygładzam palcami. To będzie buzia. I robię drugi księżyc, troszeczkę grubszy, który też przyklejam na wodę. To będzie nos mojego psa. Kształtuję buźkę uśmiechniętą. I po bokach robię lekkie wgłębienia. Kulkowym narzędziem robię 2 wgłębienia na oczodoły. I w te wgłębienia wklejam 2 koła z jasnobrązowej masy cukrowej. I wygładzam palcami. Uśmiech, policzki i kształt całego pyszczka konturuje jeszcze narzędziem modelarskim. Potem robię wgłębienia na oczy, w które wklejam malutkie białe kuleczki jako moje oczy. Źrenice maluję czarnym barwnikiem spożywczym, a tęczówkę maluję brązowym barwnikiem spożywczym. Dodatkowo maluję jeszcze rzęsy i brwi połączonym brązowym i czarnym barwnikiem spożywczym. Na koniec jeszcze doklejam nos i po każdej stronie pyszczka robię 3 nakucia. Robię szyję z brązowej i jasnobrązowej masy cukrowej. Z czarnej masy cukrowej robię obruszkę. I też z czarnej i żółtej masy wykrawam jeden większy trójkąt i jeden mniejszy trójkąt i przyklejam jako bryloczek. Głowę mojego pieska mocuję za pomocą wykałaczki, tak żeby podczas transportu nie odpadła. Czapkę robię z granatowej i czarnej masy cukrowej. Najpierw wykrawam z czarnej masy daszek, a czapkę robię z granatowej masy. Robię najpierw owal, który jest wyższy z jednej strony, a niższy z drugiej strony i przyklejam daszek do czapki, a czapkę na głowie mojego pieska. Żółtą masą cukrową robię jeszcze obwódkę pomiędzy daszkiem a czapką, a z czarnej masy wykrawam kolejny trójkąt i przyklejam na górze czapki. Teraz jeszcze zostały mi uszy i ogon. Uszy robię tak, że formuję 2 kulki, z których robię stożki, które lekko spłaszczam i przyklejam za pomocą wody. A żeby zrobić ogon, mieszam brązową i jasnobrązową masę cukrową. Robię wałek, który jest szpiczasty z jednej strony i też przyklejam na wodę. I jeszcze wykonuję plecak z granatowej masy cukrowej. Robię kulkę, docinam ją na kształt prostokątu i przyklejam na plecach na wodę. I najważniejsze jeszcze, oczywiście mój Chase musi mieć błysk w oku, który nadaje mu malutkimi białymi kuleczkami. Podczas malowania źrenic i tęczówek należy zwrócić na to uwagę, żeby były one osadzone lekko do środka, także nie zrobić mu totalnego zeza, tylko po prostu lekko przesunąć je do środka, ponieważ zwróćcie na to uwagę, że kreskówki mają to do siebie, że oczy figurek zawsze są lekko przesunięte do środka, jakby miały leciutkiego zeza. A jak ma to być trochę zwariowana figurka, która ma nie wszystkie klepki po kolei, to wtedy oczy idą prosto. Teraz jeszcze szybko pokażę Wam, jak zrobić plakietkę. Plakietka jest w sumie bardzo prosta, ponieważ robię ją na podstawie szablonu, który wydrukowałam sobie z internetu i potrzebuję do niej trochę białej, czerwonej, żółtej i jasno-niebieskiej masy cukrowej oraz jasno-niebieski barwnik spożywczy w pudrze. I najpierw wycinam wszystkie moje elementy, kontury rysuję barwnikiem spożywczym i potem wszystkie elementy ze sobą sklejam. To znaczy czerwony trójkąt przyklejam do mojej białej podstawy, potem przyklejam kość, na której namalowałam napis Patrol, a następnie przyklejam najpierw żółty napis i zaczynam od P, idę do W, a na sam koniec przyklejam A i na ten żółty napis naklejam niebieski napis i jeszcze robię łapkę, którą wycięłam z białej masy cukrowej. I moja plakietka jest gotowa. I teraz mogę się zabrać za dekorację mojego tortu.
Do dekoracji potrzebuję około kilogram niebieskiej masy cukrowej, trochę białej masy cukrowej do okładania tortów, trochę żółtej, czerwonej i białej masy cukrowej do robienia kwiatków i figurek i oczywiście moją figurkę Chase'a. Dodatkowo zrobiłam jeszcze figurkę Marshalla, do której tutorial będzie w przyszły piątek i oczywiście moją plakietkę. Najpierw zagniatam niebieską i białą masę cukrową. Jak widać, tutaj muszę włożyć w zagniatanie dość dużo energii i to cechuje w sumie dobrą masę cukrową. Ona nie jest miękka, tylko na początku jest bardzo twarda i trzeba ją długo uplastyczniać, ale to gwarantuje, że moja masa podczas obkładania tortu się na krawędziach nie porozrywa. Potem rozwałkowuję ją do grubości około 1 cm, żeby moja masa się nie przyklejała. Posypuję ją niewielką ilością skrobi ziemniaczanej. Teraz nawijam moją masę na wałek i rozwijam z powrotem na moim torcie. Najpierw wygładzam ją rękami, potem biorę packę cukierniczą i dodatkowo wygładzam moją masę, tak żeby była równa, gładka, a pozostałości odcinam. Na koniec masy wygładzam jeszcze rękami, ponieważ pod wpływem ciepła z rąk pozostałości skrobi ziemniaczanej łączą się z masą cukrową i stają się praktycznie niewidoczne. Następnie przygotowuję jeszcze kilka dekoracji z masy cukrowej do kwiatków i figurek. Najpierw wykrawam kółeczka, z których zrobię po bokach łapki. Z czerwonej masy cukrowej wykrawam 2 długie paski, z których zrobię moją obrożę na dole i które przyklejam za pomocą niewielkiej ilości wody. W mojej obroży robię jeszcze nakucia przypominające dziurki od paska i z żółtej masy cukrowej formuję jeszcze sprzączkę. Białe łapki przyklejam za pomocą niewielkiej ilości wody. Na koniec umieszczam jeszcze plakietkę i moje 2 pieski i mój tort Psi Patrol jest gotowy. Całkiem na koniec dodałam jeszcze imię i wiek solenizanta. Jeżeli podobał Wam się nasz tutorial, to go polubcie. Albo zostawcie nam komentarz. Albo albo zasubskrybujcie mój kanał. Albo zasubskrybujcie mój kanał. Dziękujemy i do zobaczenia w przyszły piątek. Klapka! Możesz mnie zdjąć.